W grudniu 1917 roku Wacław Nierzyński wraz z żoną Romolą i 3-letnią córką Kirą przeniósł się do willi w St. Moritz, gdzie miał doczekać końca wojny. Zerwał kontakty z Ballet Russe Sergiusza Diaghilewa. Z powodu szalejącej wtedy w Europie wojny nie mógł znaleźć innego zajęcia. Do czasu zawieszenia broni w listopadzie 1918 roku ten światowej sławy tancerz przeżył załamanie natury psychicznej. W swoich pamiętnikach opisuje uczucia, jakie nim targały. Nierzyński. Zdjęcia. Muzyka. Choreografia. Scenariusz i reżyseria Paul Cox. Urodziłem się w Kijowie, ale ochrzczono mnie w Warszawie, w kościele Świętego Krzyża. Rodzice opuścili Polskę w młodości. Matka wykarmiła mnie własną piersią. Była Polką całym sercem. Wychowałem się w Rosji. Chociaż jestem Polakiem, kocham Rosję i rosyjską ziemię. W Petersburgu chodziłem do dwóch szkół. Tam nauczono mnie tego, co trzeba. Lubiłem urządzać psikusy. Byłem najlepszy w strzelaniu z procy.
trafiłem w oko naszego lekarza. Rozumiałem wszystko, choć byłem jeszcze dzieckiem. Matka miała kłopoty z naszym wychowaniem. Cierpiała z powodu braku pieniędzy. Kochałem ją bezgranicznie. Pisałem do niej codziennie. Postanowiłem poświęcić się tańcu. Wyrosłem na wysokiego i chudego chłopaka. Zrobiło się o mnie głośno i zacząłem tańczyć jak Bóg. Nie potrzebowałem uniwersyteckiego wykształcenia. W mojej sytuacji nie musiałem wiedzieć zbyt wiele. Nie lubię uniwersytetów, bo za dużo czasu poświęca się w nich na politykę. Moja polityka polega na tym, żeby być miłym dla wszystkich. Kocham ziemię i chcę ją chronić. Każdy boi się trzęsienia ziemi i prosi Boga, żeby ratował go przed nieszczęściami. A ja chcę, żeby ziemia się trzęsła, bo wiem, że wtedy oddycha. Czuję ziemię. Jestem bezmyślnym filozofem. Filozofem, który czuje. Nie lubię filozofii, bo jest kaprysem zepsutych ludzi. Nie jestem Schopenhauerem, jestem Niżyńskim. Człowiekiem, który umiera, kiedy nikt go nie kocha. Rozumiem prawdę, bo wszystko bardzo głęboko przeżywam. Jestem szaleńcem, który kocha ludzkość. Moim szaleństwem jest miłość do człowieka. Jestem jednym z milionów. Jestem tancerzem. Ludzie zeszli z właściwej ścieżki. Nie potrafią się porozumieć między sobą i podzielili się na partie. Ziemia stała się piekłem. Chcę jedynie rozpalić ziemię i ludzi, a nie unicestwić ich. Naukowcy zniszczyli ogień ziemi i miłość, jaką darzyli się ludzie. Uważają, że dzieci są po to, żeby zapełnić armię. Zabijają dzieci. Bóg nie chroni rządów, które wywołują wojny. Bóg nie chciał tej wojny. Krew jest wojną. Czasem, kiedy tańczę, na moich stopach pojawia się krew. Nie lubię krwi, bo nie znoszę wojny. Nie lubię ognia, który niszczy życie. Wolę ogień, który daje ciepło. Wiem, co powoduje wojny. Wojny są potrzebne do rozwoju handlu. To straszna rzecz. Handel to śmierć dla rodzaju ludzkiego. Wiem, czym jest ziemia. To ciepło. A bez ciepła nie ma chleba. Ziemia żyje i oddycha jak człowiek. Zwłaszcza rosyjska. Kocham Rosję i język rosyjski. Chcę szczęścia. Ludzie powiedzą, że Niżyński stracił rozum. Jest tylko tancerzem. A ja żyję i cierpię, bo ludzie nie wiedzą, jak ważne jest życie. Myślą, że im więcej posiadają, tym są szczęśliwsi. Nie jestem zwykłym człowiekiem. Jestem tancerzem. Zrozumiecie to, kiedy ujrzycie mnie w tańcu. Człowiek istnieje od tysięcy lat. Uważa, że Bóg jest tam, gdzie są wynalazki. Przecież On istniał, kiedy jeszcze techniki nie było. Stal to potrzebna rzecz, ale stalowe pióra są straszne. Tak samo jak samolot. Leciałem samolotem i płakałem. Nie wiem dlaczego, ale samoloty niszczą ptaki.
Samolot to użyteczna rzecz, ale nie można z nią przesadzać. Powinien wyrażać wolę Bożą. Straszni ludzie przypominają orły, które zabijają małe ptaki. Orły nie powinny wtrącać się do życia małych ptaszków. Powinno się je karmić, żeby nie atakowały mniejszych. Czuję to, co Chrystus. Jestem jak Budda. Przypominam buddyjskiego bożka. Jestem każdym Bogiem. Poznałem ich wszystkich. Spotkaliśmy się. Jestem Bogiem w człowieku. Ja jestem w nim, a on we mnie. Jestem szaleńcem, który kocha ludzkość. Moim szaleństwem jest miłość do ludzi. Jestem jednym z milionów, tancerzem. Kocham Rosję. Kocham Francję. I Anglię, Szwajcarię, Hiszpanię, Włochy, Japonię, Australię, Chiny, Afrykę i Transwal. Chcę kochać wszystkich, dlatego jestem Bogiem. Nie jestem Rosjaninem ani Polakiem, jestem człowiekiem. Nie obcokrajowcem ani kosmopolitą. Kocham rosyjską ziemię. Wybuduję tam dom. Rosja czuje więcej od innych krajów. Rosja jest moją matką. Moja matka mieszka w Rosji. Jest Polką, ale je rosyjski chleb. Kiedyś dotarłem na sam szczyt wysokiej góry. Chciałem wygłosić tam mowę. Miałem taką potrzebę. Nie czułem cierpienia, lecz wielką miłość do ludzi. Miałem ochotę skoczyć z góry prosto do St. Moritz na dole. Nie zrobiłem tego, bo musiałem iść dalej. Doszedłem do drzewa. Drzewo powiedziało mi, żeby przy nim nie rozmawiać, bo ludzie nie rozumieją uczuć. Przykro mi było rozstać się z drzewem, bo poczułem, że mnie zrozumiało. Wspiąłem się na wysokość 2000 metrów. Poczułem głos i zawołałem po francusku halo. Chciałem mówić, ale mój głos był tak silny, że mogłem tylko krzyczeć. Kocham wszystkich. Chcę szczęścia. Kocham ludzi. Zemdlałem i dostałem wysokiej gorączki. Stałem u wrót śmierci. Żona płakała. Kocha mnie. Cierpi, kiedy jestem chory. Chcę tańczyć, grać na fortepianie, pisać poezję. Zawsze kochałem teatr i ciężko pracowałem. Ale zrezygnowałem z tego, bo czułem, że nikt mnie nie lubi. Zamknąłem się w sobie. Tak głęboko, że przestałem rozumieć innych. Wiem, że każdy, kto to przeczyta, będzie cierpiał, bo ludzie czują to, co ja. Jestem silny. Moje ciało nie jest chore, ale czuję wzrok na plecach. Wiem, że ludzie chcą mnie skrzywdzić. Nie będę walczył i w końcu rozbroję wroga. Może mnie zranić, ale nie zabić. Nie boję się cierpienia, bo Bóg jest ze mną. Potrafię cierpieć. Moja córeczka Kira wie, że ją kocham, ale uważa, że jestem chory, bo tak jej powiedziano.
Nie mówi po rosyjsku, bo wojna zmieniła nasze życie. Ale śpiewa rosyjskie piosenki, których ją nauczyłem. Kocham je i język rosyjski. Żona uważa, że jestem szalony. Za dużo o tym myśli. Ja myślę o wiele mniej, dlatego rozumiem swoje uczucia. Wiem, że nielogiczne myśli nie istnieją, ale tak samo nie istnieje logika bez uczuć. Jestem uczuciem z krwi i kości, a nie intelektem. Nietzsche stracił rozum, bo za dużo myślał. Ja nie myślę, dlatego nie oszaleję. Moja skóra na głowie jest twarda i gruba. Muszę stawać na głowie w Szeherezadzie. Udało mi się odtworzyć dziką bestię i publiczność mnie zrozumiała. Chciałbym umieć wyjaśnić, czym jest Bóg. Mówię o sprawach, które dotyczą wszechświata. Chcę, żeby na ziemi zapanował pokój i żeby wszyscy się kochali. Ziemia jest samotną gwiazdą i głową Boga, a Bóg jest ogniem w głowie. Mój puls przypomina trzęsienie ziemi, a ziemia potrzebuje pulsowania, żeby zachować ciepło. Naukowcy twierdzą, że nie ma Boga, a ja mówię, że jest. Czuję go. Wiem, że matki lepiej mnie rozumieją, bo odczuwają bliskość śmierci, kiedy rodzą. Chorzy ludzie czują bliskość Boga. Wiedzą, że wkrótce umrą. Nie jestem ani krwią, ani ciałem Boga. Jestem duszą w ciele i ciałem w duszy. Krew i dusza to Bóg. Jestem Panem. Jestem człowiekiem, jestem Chrystusem, jestem Bogiem. Nie można jeść mięsa. Nie potrafię zmusić żony, żeby została wegetarianką. Je mięso, bo lubi. Przy obiedzie roztrzaskałem orzech z siłą olbrzyma. Przestraszyła się i powiedziała, że zrobiłem to celowo. Miała rację, tak było. Nie wolno jeść mięsa. Widziałem, jak zabijają zwierzęta, które przy tym płaczą. Zdenerwowałem się i na polecenie Boga poszedłem to zapisać. Darwin wierzył, że człowiek pochodzi od małpy. Ale jego teoria jest fałszywa. Nigdy nie czuł natury. Studiuję naturę poprzez uczucia i dobrze ją znam. Poruszam się bardzo prosto, za to ruchy małp są skomplikowane. Człowiek pochodzi od Boga, a Bóg nie jest małpą. Małpy pochodzą od małp, które także stworzył Bóg. Jestem człowiekiem pochodzącym od Boga, nie od małpy. Jestem Bogiem, jeśli go czuję. Wolałbym, żeby moje zapiski były fotografowane, a nie drukowane. Druk nie oddaje tych samych uczuć, co pismo. Odręczne pismo jest piękne. Żyje i ma swój charakter. Nierówne pismo oznacza dobroć serca. Potrafię odróżnić dobrych ludzi po charakterze pisma.
Wiem, czego potrzebuje moje wieczne pióro, żeby dobrze pisać. Rozumiem je, znam jego nawyki. I dlatego potrafiłbym wynaleźć lepsze pióro. Polski hrabia telefonicznie zaprosił mnie na spotkanie z Diagilewem. Poszedłem do hotelu europejskiego, gdzie Diagilew mieszkał. Nie podobał mi się jego zbyt pewny siebie głos, ale poszedłem tam, żeby szukać szczęścia. Odnalazłem je, bo od razu zaczęliśmy się kochać. Drżałem jak liść osiki. Odłożyłem fochy na bok, bo inaczej moja matka i ja umarlibyśmy z głodu. Trzeba było żyć dalej i ten rodzaj poświęcenia nie robił mi. Ludzi. To Bóg go osądzi, nie zaś ludzkie prawo, które karze nas za nasze błędy. Ja ukarałem siebie, opowiadając innym o swoim życiu. Diagilew uważa siebie za boga sztuki. Nie chce mi zapłacić, chociaż praca dla niego kosztuje mnie życie. Harowałem dla niego bez wytchnienia przez 5 lat. Znam wszystkie jego podłe sztuczki. Żyłem z Diagilewem. Znam go lepiej niż on siebie.
Nie byłem w stanie dalej tworzyć baletu Gra. Opowiadał o flirtowaniu, a ja straciłem do niego serce. Opowiada o trzech młodych mężczyznach kochających się ze sobą. Diagilew lubi powtarzać, że to on tworzy balet. Uwielbia być chwalony. Nie przeszkadza mi, kiedy mówi, że to on stworzył balet Popołudnie Fauna i Gra. Kiedy nad nim pracowałem, byłem nadal pod wpływem przeżyć z nim związanych. Faun to ja, a Gra to życie, o jakim zawsze marzył Diagilew. Zawsze chciał się kochać z dwoma młodymi chłopcami. W moim balecie dwie dziewczyny reprezentują tych chłopców, zaś młodzieniec to Diagilew. Na scenie nie można przecież pokazać miłości między mężczyznami. Chciałem, żeby ludzie poczuli obrzydzenie do złej miłości, tak samo jak ja. Nie potrafiłem jednak dokończyć tego baletu. Debussy też nie był zadowolony z tematu, ale zapłacono mu za muzykę 10 tysięcy franków w złocie i musiał ją napisać. Rodin napisał dobrą recenzję, ale pod naciskiem. Namówił go do tego Diagilew. Rodin chciał mnie narysować, żeby potem stworzyć mój posąg. Patrzył na moje nagie ciało i stwierdził, że brakuje mu proporcji. Narysowałem podobiznę Chrystusa, ale bez wąsów i brody, za to z długimi włosami. Wyglądam jak on, tyle że on ma spokojne spojrzenie, a moje oczy są wytrzeszczone. Jestem człowiekiem ruchu, nie bez ruchu. Różnię się od Chrystusa. On kochał bezruch, a ja kocham ruch i taniec. Ziemia się dusi. Proszę wszystkich, żeby zamknęli fabryki i posłuchali mnie. Błagam wszystkich, żeby przestali się mnie bać. Nie można mnie zabić, bo kocham wszystkich tak samo. Nietzsche stracił rozum, kiedy pod koniec życia zrozumiał, że wszystko, co napisał, było absurdem. Bał się ludzi i oszalał. Hiszpanie zabijają byki i uwielbiają mordować. To straszni ludzie, bo mordują byki. Nawet Kościół i papież nie potrafią powstrzymać tej rzezi. Diagilew twierdzi, że walka byków jest wspaniałą sztuką. Rozumiem to. I dlatego wyzywam go do walki.